Nie ukrywajmy, że posiadanie zwierząt wiąże się z obowiązkami, odpowiedzialnością i wydatkami. Ryby, sprzęt, jedzenie, dodatki – to wszystko kosztuje i czasem niemało. Każdy, kto ma wiele zbiorników lub dużo ryb, wie, że czasem potrafi to być studnia bez dna. Czy da się jakoś zaoszczędzić na welonach? Problem dużych wydatków może wydawać się drugorzędny, jeśli ktoś ma małe akwarium, załóżmy 120 litrów, dwie welonki, dobrze usystematyzowany cały ten system, regularne karmienie, regularne podmianki, załóżmy te 30-40% w tygodniu i właściwie nie musi się za wiele martwić. Wyzwanie pojawia się wtedy, kiedy mamy więcej zbiorników, duże akwaria, dużo ryb, także importowanych i co najgorsze, chcemy nadążyć za wszystkimi nowościami technicznymi. Jak więc nie zbankrutować? Numer 1. Zaplanuj wydatki. Ja wiem, że to może brzmieć jak tania porada z pani domu, ale opowiem wam, jak ja mniej więcej to robię. Po pierwsze, ustalam sobie budżet jakiś na miesiąc i będę się go trzymać przez najbliższe pół roku. Załóżmy, że będzie to 200 zł miesięcznie, które mogę przeznaczyć tylko i wyłącznie na ryby i ich potrzeby. Później wydatki dzielę na kategorie. Załóżmy, że w pierwszym miesiącu kupuję tylko jedzenie, ale kupuję go tak dużo, żeby mi starczyło na najbliższe 3, 4, 5 czy 6 miesięcy. Zależy, co sobie tam ustaliłam. Wiadomo, że owoce najczęściej kupuje się na bieżąco, ale mamy je zwykle w domu. Co do innych rzeczy, można je po prostu zamrozić, na przykład mrożone robaki, mrożony groszek, brokuły itd. Suchym jedzeniem praktycznie nie karmię, natomiast robię zapasy na te przynajmniej pół roku jedzenia żelowego. Zwłaszcza, że jest trudno dostępne, więc wolę mieć i wolę zacząć od jedzenia w tym pierwszym miesiącu. Jeśli zostanie mi jakiś budżet na dany miesiąc, to odkładam sobie go na taką awaryjną kupkę właśnie rzeczy awaryjnych, a także budżet na przyszłe ryby. W drugim miesiącu kupuję uzdatniacze do wody. Również skupiam się na tym, żeby kupić większą ich ilość. Mniej więcej obliczam sobie, ile będzie podmianek i tak dalej, bo większe zakupy opłacają się bardziej. I podam na to przykłady. W trzecim miesiącu uzupełniam apteczkę. Nie sztuką jest kupić wszystkie leki, jakie są na półkach w sklepie zoologicznym. Warto jednak mieć mądrze zaplanowane zakupy. Załóżmy, że potrzebujemy dobrego leku na pasożyty jednokomórkowe, na przywry, jakiś antybiotyk, o tym też za chwilę. Sól też może być przydatna. W czwartym miesiącu ulepszam sprzęt. Kupuję na przykład lepsze media do filtra, kupuję nowe grzałki, filtry gąbkowe itd. Jeśli w tym miesiącu nie mam żadnego sprzętu do kupienia, to sobie odkładam tą pulę na właśnie zakup ryb albo na jakieś inne wypadki. W zasadzie chodzi o to, żeby świadomie planować wydatki i nie kupować rzeczy pod wpływem impulsu, które nie będą nam potrzebne. Jak na przykład mój filtr Moving Bed, który dalej gdzieś leży. Rozumiem, że trudno się oprzeć jest siódmej z figurce ze SpongeBobem do akwarium, ale też bez niej możemy naprawdę się obyć. Nie ma też obowiązku kupowania wszystkiego, co polecają internetowi influencerzy, którzy nie zawsze są szczerzy w swoich ocenach, bo zwykle mają z tego jakieś korzyści. Po prostu polecają niektóre produkty, bo ktoś im za to płaci. Numer 2. To chyba jest najważniejszy przykład i bardzo otwierający oczy. Zawsze, kiedy to możliwe, kupuj preparaty do oczek wodnych. Mówiłam to już nieraz, ale pokażę wam to na przykładzie. Będę to omawiać na przykładzie stress coatu. To jest taki uzdatniacz do wody, który eliminuje chlor, metale ciężkie i tak dalej. Oprócz tego ma też aloes, który wzmacnia tą powłokę śluzową, która chroni rybę przed patogenami. Obecnie przerzuciłam się na niego z Prima, nikt mi za to nie płaci. Ale po prostu taki przykład. Zwykły do akwariów, 437 ml, kosztuje 27 euro i starcza na 3,5 tysiąca litrów wody. Taka butelka, kupiona w lokalnym sklepie, to jest prawie pół litra, 437 ml. Tutaj mam cenę specjalnie, 24,95 euro, czyli prawie 25 euro. To jest do oczek wodnych, więc jest o wiele bardziej skoncentrowany, i działa na 7000 litrów, czyli podwojone, dwa razy tyle co poprzedni i jest tańszy. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamawiając online ten produkt do oczek wodnych, który jest o wiele bardziej skoncentrowany i jest dwa razy większy, ma prawie litr, kosztuje 24 euro w przeliczeniu. Czyli o 1 euro taniej od tego, który był dwa razy mniejszy. Działa na 14,5 tysiąca litrów. A to jeszcze nie jest największe opakowanie, jakie jest dostępne na rynku.
Po prostu trzeba sobie poszukać w internecie. Ja akurat zamawiam je z Ameryki. Możecie powiedzieć, że przypłacam za przesyłkę. Wcale nie, bo akurat na tej stronie przesyłka jest dosyć tania i też zamawiam inne produkty, o których za chwilę. Tak jak mówiłam, to nie jest po to, żeby reklamować jakiś produkt, bo każdy może używać czego chce. Chodzi o to, żeby pokazać mechanizm. Tak samo jest na przykład z mediami filtracyjnymi do oczek wodnych. Są o wiele tańsze. Tak samo było z tymi kulkami, które Wam polecałam do filtra z bakteriami. Też są o wiele bardziej, produkty do oczek wodnych są o wiele bardziej skoncentrowane, przez to są wydajniejsze, a często też są tańsze. Chodzi właśnie o to, żeby zaobserwować ten mechanizm. I też u mnie w Irlandii na przykład nie ma tego litrowego stress coata. Zamawiam sobie go z zagranicy, ale zamawiam na przykład 3 czy 4 i ta wysyłka właściwie praktycznie nic mnie nie kosztuje. Zaoszczędzam wtedy bardzo dużo i też trzymam się swojego schematu, że zamawiam tyle, co potrzebuję na 6 miesięcy, a że tutaj są podmianki codziennie czy co drugi dzień, to schodzi mi tego całkiem sporo. Numer 3. Lepiej zapobiegać niż leczyć. I tutaj będzie parę podpunktów. Pierwszy to jest mikroskop. Mikroskop to jest wydatek, który paradoksalnie pozwoli nam zaoszczędzić. Wprawdzie jest to wydatek, ale nie musimy kupować najnowszego, najlepszego modelu za milion monet. Możemy sobie kupić dobry model, ale używany. Ale są też modele kieszonkowe. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale jestem członkiem Bristol Aquatic Society i na ostatnim spotkaniu przyszedł jeden członek i pokazywał nam mikroskop, jaki sobie kupił, kieszonkowy za 20 funtów, który miał zbliżenie do 250. Okej, nie polecam kupowania takich półzabawek, bo prawdopodobnie na takim mikroskopie nie da się dobrze zobaczyć kostki. Dzięki mikroskopowi będziemy wiedzieć, z jakim przeciwnikiem walczymy, jeśli coś dzieje się u nas w akwarium i dzięki temu lepiej dobierzemy leczenie. Po pierwsze, każde złe, dobrane leczenie osłabia nasze ryby, ale po drugie jest też kosztowne. Nie ma sensu wlewać wszystkich preparatów, jakie mamy, nie wiedząc, z czym tak naprawdę walczymy. Również mikroskop pozwoli nam ustalić, czy nasze leczenie jest dobre i jak się posuwa. To wszystko pomoże nam uniknąć kosztów niepotrzebnych leków, uniknąć czy może zminimalizować straty w rybach, no i też pozwoli na szybką diagnozę. Warto mieć też apteczkę z najpotrzebniejszymi lub też trudno dostępnymi lekami pod ręką. Prawo Murphy'ego mówi, że zawsze jak coś się dzieje, to jest to albo weekend, albo wtedy, kiedy nie mamy leków. W moim przypadku, mieszkania na końcu świata, czasami czas oczekiwania na jakieś produkty to są 2-3 tygodnie. Więc z góry zakładam, co potrzebuję. Jednym z takich produktów jest na pewno Canaplex, to jest antybiotyk, który legalnie można zdobyć ze Stanów. Więc wnioskuję z tego, że legalne jest wysłanie go do Irlandii, czy też do Europy. Natomiast z jakiegoś powodu nie jest on dostępny w sklepach. Warto go mieć i powiem szczerze, że ostatnio mi uratował życie Sunrise, która miała infekcję bakteryjną. Szybka akcja, kilka dni i wróciła do żywych. Regularne dbanie o akwarium, o parametry wody, o podmianki również jest taką czynnością prewencyjną, która pozwala nam zaoszczędzić, bo dobra woda to jest mniej stresu dla ryb i wtedy mniejsza szansa na to, że jakiś oportunistyczny pasożyt nam się doczepi. I ostatni podpunkt tej kategorii to oczywiście kwarantanna. Sprawa oczywista, jedna chora ryba może nam wymieść całą załogę, więc to też oczywiście duże straty. Numer 4. Zrób to sam. Nie mówię, żeby od razu usiąść i zbudować swoje akwarium, swój filtr i swoje oświetlenie. Jeśli to umiesz, super. Jednak każdy taki początkujący czy średnio zaawansowany akwarysta jest w stanie zrobić sobie mniej skomplikowane rzeczy sam. Jednym z przykładów dla welonów może być zrobienie mopa terłowego. Pokażę Wam niedługo, jak to zrobić. Czy kotnika, czy nawet dekoracji. Ostatnio sama pozbierałam kamienie u siebie lokalnie. Wyparzyłam je, ubyłam, zrobiłam próbę octową. Potem je skleiłam i mam piękne kamienie zen, które gdzieś tam na filmikach się przewijały. Koszt pół tubki kleju, ale tak naprawdę ogromna satysfakcja, że zrobiłam coś sama i że nikt nie ma dokładnie takich samych. Podobnie również jest z jedzeniem. Nie namawiam do tego, żeby wszystkich, żeby przerabiać resztki ze stołu na jedzenie żelowe, ale możemy bardzo tanimi sposobami zrobić swoje własne jedzenie. Po pierwsze, możemy hodować swój żywy pokarm, który będzie się nam rozmnażał i jest z pewnego źródła. I tutaj dwie rady od moich przyjaciół. Pierwsza osoba powiedziała, że hoduje swój własny pokarm tak, że wystawia wiadro z wodą na ogród i tam wpadają do niego komary, które ona regularnie odławia i daje swoim rybom. A druga osoba to jest mój kolega, który jest fanem kuchni śródziemnomorskiej i bardzo często je muszle. Kupuje sobie muszle, oczywiście wyjada co najlepsze ze środka, a te muszle mieli i też daje swoim rybom. Tutaj też możliwości jest ogrom, jak zrobić coś z niczego i możecie się wykazać swoją kreatywnością, a na pewno da Wam to też dużą satysfakcję.
Numer 5. Postaw na używki. Nie widzę nic złego w zakupie używanego akwarium, pod warunkiem, że jest w dobrym stanie, nie ma głębokich rys czy nie cieknie. Tak samo jest zresztą z używanymi filtrami czy innymi używanymi sprzętami. Lokalne grupy ogłoszeniowe są naprawdę pełne różnych ciekawych ogłoszeń, sprzętów, które się komuś znudziły po tygodniu albo po prostu nie przydały mu się i bardzo tanio sprzedaje prawie nówki w dużo korzystniejszej cenie. Ja też powiem wam taką swoją radę, że ja sobie na grupach ogłoszeniowych dałam powiadomienia słów kluczy, które mnie interesują, właśnie na przykład akwarium, akwarystyka, rybki i tak dalej, i zawsze widzę najnowsze ogłoszenia i sobie przeglądam. Numer 6. Nie daj się zwariować. Nie zawsze musimy płacić za firmę. Rozumiem, że w kwestii akwarium mamy do wyboru bardzo dużo różnych znanych firm i często sugerujemy się opiniami użytkowników i warto wtedy jest dopłacić za dobrą i solidną firmę. Ale na przykład takie rzeczy jak oświetlenie w naszych akwariach są dosyć drugorzędne. Dla przykładu mamy bardzo dobre oświetlenie LED-owe, na przykład Fluval Aqua Sky, które jest strasznie drogie i światło o podobnych parametrach możemy kupić nawet za 1/3 ceny na eBayu. Nie zawsze musimy też kupować wszystko personalizowane pod welony, co może być droższe, albo też nie zawsze wszystkie rzeczy, na przykład czy ozdoby, muszą być stricte akwarystyczne. Musimy sobie tylko zdawać sprawę z tego, jakich materiałów absolutnie nie możemy włożyć do akwarium. Numer 7. Ceny ryb. Oczywiście mamy wolny rynek i absolutnie nic mi do tego, za ile kto sprzedaje i kupuje ryby. I wiadomo, że ryby lepszej jakości będą oczywiście droższe. Obserwuję jednak dosyć niebezpieczny trend tego, co dzieje się w Polsce, że welony dosyć średniej jakości są sprzedawane naprawdę bardzo, bardzo drogo, za nawet kilka tysięcy złotych. Powiem wam szczerze, że w przeliczeniu nie wydałam na żadną rybę więcej niż 500 zł w tym roku. I najdroższą rybą to był właśnie za 500 zł, to był Ryukin Ruby, którego musiałam sprzedać, bo był za dziki do mojej zrelaksowanej obsady. A tak, to moje ryby kosztują między 200 a 400 zł. Rozumiem, że w Polsce to jest nowość i ten rynek jeszcze się buduje. Natomiast wydaje mi się to nieuczciwe sprzedawanie ryb za kilka tysięcy złotych, które są właściwie prosto po transporcie, bez kwarantanny i nie wymagają za dużej opieki tego sklepu. I nie jest to w żadnym wypadku żaden personalny atak na jakiś sklep, tylko ogólna uwaga, żeby nie dać się oszukać. Wydaje mi się, że to my, hodowcy, budujemy ten rynek i możemy też wpłynąć na to, jakie są obecne ceny na rynku. Tak jak wiecie, też niektóre linie ryb czy od znanych hodowców są oczywiście droższe. Na przykład ryby od Szoguna, które są pokazowe, naprawdę stricte pokazowe, kosztują około 3-3,5 tysiąca złotych na polskie, ale takie ryby, które są hydrate, czyli takiej wyższej jakości, kosztują około 1000-1100. To jest znane nazwisko i może sobie liczyć, tak samo jak było też z jego jedzeniem, które jest dosyć drogie, bo po prostu płaci się za nazwisko. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie wy macie pomysły i jakie wy macie strategie na obniżenie kosztów prowadzenia akwarium. Jestem też ciekawa, jakie rzeczy wam się udało zbudować do swojego akwarium. Jeśli podobają wam się materiały na tym kanale, to nie zapominajcie subskrybować, bo to bardzo pomaga mi w rozwoju kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.